Witam moi drodzy w kolejnym filmie. Udało mi się dzisiaj zrobić pewną modyfikację tableta. Stąd też postanowiłem nakręcić dalszą część materiału. Po pomiarach w lewym przeanalizowałem sytuację i postanowiłem antenę radykalnie skrócić do 2x20 metrów. Dokonałem pomiarów wstępnych nano. Jak widać, tu są, tak jak pokazywałem wcześniej, tu są pomiary rezystancji anteny przed skrzynką 2x27,5 metra. Tutaj mamy pomiary anteny 2x20 metrów. Wstępnie co mogę powiedzieć. Wcześniej jak antena miała rezystancję powiedzmy 20 do 30 ohmów, teraz mamy sytuację, że mamy rezystancję około 150, 300, 100. Można średnio przyjąć, że jest około średnio 200 ohmów rezystancji anteny w punkcie zasilania przed skrzynką. Stąd też skrzynka powinna sobie tutaj, myślę, że lepiej radzić. Nie robię już łączności, stroiłem tylko, wszystko się stroi bardzo ładnie, więc spróbujemy zrobić łączności w paśmie 40 metrów. Zobaczymy, jak to teraz pracuje. Więc zapraszam do dalszej części materiału. Wywołanie ogólne. Ogólne wywołanie w paśmie 40 metrów. Woła Stanisław Kłobek 9, Natalia Roman Franek. Tu Stanisław Kłobek 9, Natalia Roman Franek na wywołaniu ogólnym. Ogólne wywołanie. Wywołanie ogólne w paśmie 40 metrów. Tu Stanisław Kłobek 9, Natalia Roman Franek. Stanisław Kłobek 9, Natalia Roman Franek na wywołaniu ogólnym. Ogólne wywołanie. Wywołanie ogólne. Tu Stanisław Kłobek 9, Natalia Roman Franek. Kto mnie woła? Wywołanie ogólne. Ogólne wywołanie w paśmie 40 metrów. Tu Stanisław Kłobek 9, Natalia Roman Franek. Stanisław Kłobek 9, Natalia Roman Franek na wywołaniu ogólnym. Ogólne wywołanie. Wywołanie ogólne w paśmie 40 metrów. Tu Stanisław Kłobek 9, Natalia Roman Franek. Kto mnie woła? Wywołanie ogólne. Ogólne wywołanie w paśmie 40 metrów. Tu Stanisław Kłobek 9, Natalia Roman Franek. Stanisław Kłobek 9, Natalia Roman Franek na wywołaniu ogólnym. Ogólne wywołanie. Wywołanie ogólne w paśmie 40 metrów. Tu Stanisław Kłobek 9, Natalia Roman Franek. Kto mnie woła? SP7 BMW, tu Stanisław Kłobek 9, Natalia Roman Franek. Witam, pozdrawiam, dziękuję za zawołanie, bardzo głośno. Sygnał chyba też mocny podał w następnej relacji. Z tej strony Paweł i QTH Dąbrowa Górnicza. Paweł, QTH Dąbrowa Górnicza, z kwadratu Józef Olga 90, Paweł, Helena. Testuję w tej chwili antenę. Jestem tutaj po skróceniu ramion tableta. 2x27,5 metra skróciłem do 2x20 metrów. I testuję, jak to pracuje, ponieważ wcześniej tutaj miałem małe problemy ze strojeniem wcześniejszej konfiguracji, to może tam podam coś więcej w następnej relacji. Proszę mikrofon do Ciebie. SP7, Barbara Maria Wanda, tu Stanisław Kłobek 9, Natalia Roman Franek. Dokładnie, widzisz, teraz sobie dopiero przypomniałem, jakby z początku nie skojarzyłem Twojego znaku, a choć w mailowo mówiłem, że będę pamiętał, no widzisz, to jednak ta skleroza nie boli.
Fajnie, dokładnie tak. Mieliśmy łączność tutaj na UKF-ie i jeszcze nie mieliśmy, no właśnie próbowaliśmy. Co prawda mówiłeś, że słyszałeś mnie tam śladowo, ale akurat nie udało się nawiązać łączności. No jak widzisz, no teraz też tutaj nagrywam tą relację. Jeżeli pozwolisz, no to też gdzieś ją tutaj będę chciał, że tak powiem, opublikować, ponieważ no jest to pierwsza łączność, jak widzisz, wstrzeliłeś się, że tak powiem, tutaj w pierwszą łączność na tej antenie po zmianie długości ramion, ponieważ wiesz co, no tak jak, nie wiem, może tam gdzieś oglądałeś, wcześniej było 2 razy 27,5 metra i były problemy, wiesz, były problemy ze strojeniem skrzynką. Tam rezystancja przy tej długości drabinki, przy tym transformatorze, który tutaj posiadam, dość niską impedancję wykazywała i to skrzynka sobie nie radziła. No i rosła impedancja, co tutaj przekładało się na wzrost współczynnika SWR. No teraz widzę, że jest na pewno lepiej, bo wydaje mi się, że tutaj chyba nic się nie zmieniło podczas tej relacji, cały czas to się utrzymuje na tym samym poziomie. Więc myślę, że w dobrą stronę poszedłem. Zrobiłem pomiary. Teraz wejściowo jest czysto omów. Jest czysto omów, sprowadzam tutaj do mniej więcej 50 pod transceiver. Więc tyle może, że tak powiem, żeby się tu nie rozwlekać. Gdzieś tam coś może więcej powiem, no to sobie obejrzysz. Proszę mikrofon do siebie. SP7, Barbara Maria Wanda, tu SQ9 NRF. SP7 BMW, tu SQ9, Natalia Roman Franek. No fajnie, słuchaj. Wiesz co, no też występuje QSB, a to może z tego wszystkiego, nie wiem, czy podawałem Ci raport. 5.7 było wejściowo i tak w szczytach 5.6, 5.7 się, że tak powiem, waha. Momentami też QSB, bardziej może tutaj szumy są na jednakowym tle, około 5.5. Ale ta czytelność się traci. No zobaczysz sobie to na nagraniu. Nie wiem, nie, czy tam Ci się uda, że tak powiem, nagrać tą moją relację. Byłoby też ciekawe dla mnie odsłuchać, jakbyś mi podesłał przynajmniej kawałek, to byłbym wdzięczny, jeżeli jest taka możliwość. W tym momencie jakieś 100 W mocy, antena doublet 2 razy 20 metrów, 10 metrów nad ziemią. No, przeszły tutaj dość takie gwałtowne burze, tutaj przez Górny Śląsk. Ja podejrzewam, że tam w Twoim rejonie chyba bardziej gdzieś nabałaganiło. To jeszcze powiedz na finał, jak tam, że tak powiem, obeszło się po dzisiejszych nawałnicach porannych. Więc mikrofon jeszcze na finał do Ciebie. SP7 BMW, tu SQ9 NRF. Ogromne kwoty tutaj pochodziły, które po prostu się a
7 BMW SQ9 NRF. No w porządku, nie ma problemu, tak tylko wspomniałem. No bardzo ładnie, tutaj ta relacja, troszkę się tutaj propagacja polepszyła, nawet momentami do 5,8 poszedł sygnał i wzrosła głośność, czytelność tutaj sygnału zdecydowanie lepiej. Nie ma problemu, dziękuję Ci za te wszystkie próby tutaj. Ja tu jeszcze spróbuję powołać, zobaczymy jak ta antena się będzie zachowywać dalej. To może tyle, tutaj jak mówię jeszcze tak na finał powiem, że tak z rana też popadało, dość gwałtowne burze przeszły, duże opady deszczu tutaj na Górnym Śląsku, więc to taka fala przeszła tutaj przez Polskę nad ranem, przed 8. Ok, 73 dla Ciebie amatorskie, do usłyszenia. Pracowały stacje SP7 BMW, tu SQ9 NRF. Cześć, 73, do usłyszenia. A na częstotliwości pozostaje Stanisław Kłobek 9, Natalia Roman Franek. Tu Stanisław Kłobek 9, Natalia Roman Franek na wywołaniu ogólnym. Ogólne wywołanie, wywołanie ogólne w paśmie 40 metrów. Tu Stanisław Kłobek 9, Natalia Roman Franek, kto mnie woła? Stacja z drugiego okręgu, Stanisław Kłobek 2, Karol Stanisław Wanda. Tu Stanisław Kłobek 9, Natalia Roman Franek. Bardzo głośno, piątka, super czytelność. I siła sygnału chyba będzie więcej podał w następnej relacji. Proszę mikrofon do Ciebie, SQ2 KSW, SQ9 NRF. SQ2 KSW, SQ9 NRF. Dziękuję za 4,9. Dla Ciebie jest 5,8. 5,8 raport dla Ciebie. Paweł QTH Dąbrowa Górnicza. Jestem tutaj w fazie testów anteny. Doublet 2x20 metrów, 100 W mocy doprowadzone. Tutaj stacja ze wschodu się przebija, więc być może... No ja tu nadaję duży czas, więc pewnie oni mnie też słyszą. Zobaczymy, jak tutaj się sytuacja rozwinie. Może nie będę przedłużał. Bardzo ładnie Cię odbieram, wiesz, stabilnie tutaj, dużo lepiej niż siódmy okręg wcześniej. To może tyle, Janku, może tu jeszcze ktoś zawoła. Pozdrawiam Ciebie, dziękuję za odpowiedź na moje zawołanie i do usłyszenia. SQ2 KSW, SQ9 NRF. Pozdrawiam, do usłyszenia. A na częstotliwości pozostaje Stanisław Kłobek 9, Natalia Roman Franek. Tu Stanisław Kłobek 9, Natalia Roman Franek na ogólnym wywołaniu. Wywołanie ogólne, ogólne wywołanie w paśmie 40 metrów. Tu Stanisław Kłobek 9, Natalia Roman Franek, kto mnie woła? SP9 Irena Ewa Karol, tu Stanisław Kłobek 9, Natalia Roman Franek. Stacja 9 okręg, bardzo ładnie, głośno. Piątka, ósemka, 5,8 dla Ciebie raport. Paweł i QTH Dąbrowa Górnicza, proszę. Proszę Paweł, piątka, dziewiątka, dzięki za 5,8. Fajnie, SP9 EK, SQ9 NRF, teraz nawet do 9, więc zapis sobie 5,9. No, tak ucho było dużo, dużo głośniej i bez żadnych tutaj problemów, więc jest też dziewiątka, w tym momencie się
pojawiła, więc warunki się tutaj cały czas zmieniają. Dziękuję za łączność, tak jeszcze na finał powiem, tablet 2x20 metrów i 100 watów mocy. Proszę, do Ciebie mikrofon. Ok, jest Paweł, super serca. U mnie TR 930S i antena włączy na ZZ 16 metrów na mnie. Zarośnij w budynku w centrum Czarnowa. Dobrze, to chyba można powiedzieć wyrwanie chmury i tutaj trochę i połamało po mieście, ale teraz się uspokoiło. Pozdrawiam i do kolejnych spotkań. Nie wiem, Natalia Roman Franek, ZZ9, Irena Ewa Karol. Dzięki Zbyszku, pozdrawiam i do usłyszenia. SP9 IEK, kończę SQ9, Natalia Roman Franek i pozostaje na częstotliwości. Kto mnie woła? SP1, nie wiem, chyba Barbara Adam. Proszę jeszcze raz. SP1, Barbara Adam, tu Stanisław Kłobek 9, Natalia Roman Franek. Dziękuję Stanisławie za 5.7. Dla Ciebie jest 5.8 stabilnie. Tutaj testuję antenę Doublet 2x20 metrów zasilaną linią napowietrzną 600 domów. No i sprawdzam, jak to teraz pracuje po skróceniu, ponieważ wcześniiej miała długość 2x27,5 metra. Jednak skrzynka mi jej nie stroiła tutaj. Ta restancja tutaj wejściowa była dużo niska i sobie skrzynka nie radziła. Teraz minimalnie też coś tam rośnie, mi tutaj współczynnik, ale to tak no nieznacznie. Więc no będę sobie tutaj to badał dalej. Dość burzowa, że tak powiem, tutaj taka propagacja trzaski w tle, więc ale przebija się tutaj dzielnie przez te zakłócenia. Proszę mikrofon do Ciebie. SP1, Barbara Adam, to SQ9 NRF. Okej, Stanisław, nie ma problemu. Ja tu akurat, wiesz, no te testy sobie troszkę uwieczniam na kamerze. Prowadzę taki kanał na YouTubie jak NRF Channel. Zapraszam, może Cię coś tam zainteresuje. A przy okazji będziesz mógł sobie odsłuchać swoją stację. Pozwolę sobie tutaj tą łączność też zamieścić w testach tej anteny. NRF Channel. Pod takim, że tak powiem, hasem mnie gdzieś tam powinieneś znaleźć. Dzięki Stanisław za udaną łączność. Pozdrawiam i do usłyszenia. SP1 Barbara Adam, tu Stanisław Kłobek 9, Natalia Roman Franek. Cześć. A na częstotliwości pozostaje Stanisław Kłobek 9, Natalia Roman Franek. Tu Stanisław Kłobek 9, Natalia Roman Franek na ogólnym wywołaniu. Wywołanie ogólne w paśmie 40 metrów. Tu Stanisław Kłobek 9, Natalia Roman Franek. Kto mnie woła? Wywołanie ogólne. Ogólne wywołanie w paśmie 40 metrów. Tu Stanisław Kłobek 9, Natalia Roman Franek. Stanisław Kłobek 9, Natalia Roman Franek na wywołaniu ogólnym. Ogólne wywołanie w paśmie 40 metrów. Tu Stanisław Kłobek 9, Natalia Roman Franek. Kto mnie woła? Stanisław Kłobek 2, Roman, Barbara, Yokohama, łamane Paweł. Tu Stanisław Kłobek 9, Natalia Roman Franek. Dziękuję. Teraz jak powtórzyłeś dwa razy, to było czytelne. No przebijasz się, że tak powiem, przez ten poziom szumu, ale to jest taki raport, takie 4-7, może nawet 3-7 bym powiedział. No niestety tutaj warunki pogodowe dzisiaj nie rozpieszczają. Z tej strony Paweł i QTH Dąbrowa Górnicza. Paweł i QTH Dąbrowa Górnicza.
Pracuję na antenie doublet 2x20 metrów i zwiększyłem teraz troszkę moc do 200 W, więc tak to mniej więcej wygląda. Proszę, mikrofon do Ciebie. Stanisław Kubek 2, Roman Barbara Yokohama przez Paweł, tu Stanisław Kubek 9, Natalia Roman Franek. SQ2, Roman Barbara Yokohama przez Paweł, tu Stanisław Kubek 9, Natalia Roman Franek. No ciężko, tu przeszedłem na słuchawki, było trochę lepiej, ale to zbyt późno, więc nie wszystko odebrałem. To może tyle, no nie wiem, jeszcze spróbuj powtórzyć dla mnie raport, żebym tutaj miał komplet. Roger, 5-8 dla mnie, 5-8 dla mnie, potwierdzam. SQ2, Roman Barbara Yokohama przez Paweł, tu SQ9 NRF. Dziękuję za 5-8, pozdrawiam i do lepszych warunków zapraszam. Do usłyszenia. A na częstotliwości pozostaje Stanisław Kubek 9, Natalia Roman Franek. Tu Stanisław Kubek 9, Natalia Roman Franek na wywołaniu ogólnym. Ogólne wywołanie, wywołanie ogólne w paśmie 40 metrów. Tu Stanisław Kubek 9, Natalia Roman Franek. Kto mnie woła? Jak widać, warunki są dość słabe. Porobiłem tutaj parę łączności. No tak statystycznie patrząc, to więcej niż poprzednio, bo raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. No teraz... no, praktycznie też pięć tych łączności udało się zrobić. Zobaczymy, jak to dalej się będzie spisywać na pozostałych pasmach. No na pewno mi się tutaj lepiej podoba praca tej anteny niż wcześniej było. Ten współczynnik nieznacznie rośnie. Ale już nie tak gwałtownie jak poprzednio, więc myślę, że jest dużo lepiej. Trudno też, że tak powiem, tutaj odnosić się teraz do jakichś zmian w odsłuchu. Na pewno poziom tła jest trochę mniejszy, no antena wiadomo krótsza, to też może z tego wynikać. Zobaczymy, trzeba testować. Ja myślę, że na razie tutaj te testy na 40 metrach zakończymy. Dzisiaj wieczorem będę chciał porobić łączności na 80 metrów. Zobaczymy, jak to pójdzie. To tyle. Pozdrawiam 73 i do następnych filmów zapraszam. Cześć!